Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Nie wiem, czy ja powiem więcej, pewnie tych główni bohaterowie tego wieczoru 14 maja będą mieli więcej do powiedzenia. Ja tylko w imieniu swoim, całej grupy, wszystkich zawodników chciałbym podziękować pani prezydent Stefanie Nowosielskiej, że możemy gościć w Kędzierzynie. Myślę, że cały samorząd i wszystkich tutaj z nami współpracujących, panią dyrektor Musiu, na pewno nie zawiedziemy. Dlatego myślę, że ta gala będzie stała naprawdę na wysokim poziomie i spełni oczekiwania wszystkich kibiców, którzy się zjawią 14 maja na gali w Kędzierzynie Koziu. Jeszcze tak ze spraw organizacyjnych, właśnie nie wiem, czy na początku może przepytamy bardziej Mariusza Bacha, co on ma do powiedzenia odnośnie tej gali, a później bardziej szczegółowe rzeczy jeszcze będzie wyjaśniał. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Coś ja wiem, ja tego nie powiem. Ciężko, wiadomo, że dawno nie było na tych ziemiach boksu zawodowego. Bardzo duże zainteresowanie mediów, bo wydawania tutaj lokalne media, czy ogólnopolskie media pytają się o tą galę, o tej gali wystąpi. Pewnie dzisiaj się dowiemy całą rozpiskę tej gali. Ale co do swojej walki mogę powiedzieć, że walczę z Brazylijczykiem. 18, tu ogólnie 30 walk zawodowych walczył z naprawdę dobrymi zawodnikami. Niektóre walki przegrał na pewnym dystansie, więc jest to zawodnik solidny. Mam nadzieję, że przyjdzie w dobrej formie i damy dobre show. Ja myślę, że naprawdę zawodnik z Brazylii będzie wymagającym rywalem dla Mariusza, bo musimy podkreślić, że Mariusz po walce z Powietkinem w Kazaniu przeszedł zabieg i dlatego ta walka jest taka na powrót. Myślę, że ten rywal w tym momencie naprawdę będzie dla niego wymagający. Jeśli jest to Marcin Siwy, gdzie tak naprawdę szukamy dla niego rywala w pierwszej wersji, mamy na oku, bo mamy trzech rywali i czekamy, który odpowie, który podejmie wyzwanie. Będzie to prawdopodobnie Michael Schrott, ale mówię, jeszcze kontrakt na tą walkę nie jest podpisany, cały czas czekamy i myślę, że żeby to było duże wyzwanie. Jeśli ze Schrottem się nie dogadamy, mamy też czarnoskórego zawodnika, którego mamy w zanadrzu, ale myślę, że liczymy cały czas na Schrotta, że Schrott odpowie i podejmie wyzwanie. I co mogę jeszcze powiedzieć? No myślę, że oddamy głos Marcinowi. Witam wszystkich. No cóż, czekam na walkę. Wszystko się pokaże w rynku. Do zobaczenia. Witam wszystkich. Tak, to będzie moja pierwsza walka w tym roku, więc taka rozszerzka, tak jak promotor powiedział przed następną. Skupiam się na tej walce i zobaczymy. Będzie to wzoru. Jest również z nami, jeśli dobrze widzę, pan Piotr Wilczewski, trener pana Mariusza Bacha. Panie trenerze, czy jest już przygotowana taktyka na tego Brazylijczyka, o którym wspominał pana zawodnik? Przede wszystkim najważniejsze jest to, że wróciliśmy do takich pełnych treningów. Mariusz jest w pełni sprawny. Przez 2 lata borykał się z tą nogą, gdzie nie wszyscy wiedzieli, nie wszyscy tak uczciwie Mariusza oceniali, a Mariusz tak się wychodził i skakał na jednej nodze. Dzisiaj jesteśmy po zabiegu tej nogi, Mariusz jest sprawny, może biegać, może skakać. Udowodnił to na ostatniej imprezie, że skakał całą noc, stał się całą noc, także noga jest bardzo sprawna. Ale tego sens do konkretnie do Mariusza, do jego zdrowia, to już Mariusz już naprawdę może dać sprawę, kiedyś się groziły, że nie było na pewno. Nie dziwota stoi na lewej nodze i też z prawą ręką. Jest to bardzo ciężko. Jest praktycznie nie do zrobienia. Tą nogę zaoperował i mam nadzieję, że Mariusz wróci, który był przed tym problemem właśnie tej nogi prawej. Trenujemy, przygotowujemy się na tego 12 czerwca. Brazylijczyk jest dosyć wysokim zawodnikiem. Dzisiaj wszyscy mistrzowie mają blisko około, może być blisko 2 metrów, także bardzo dobry jest przeciwnik. Mam nadzieję, że wyjdziemy i pokonamy jego i kolejnego wysokiego i niedługo dostajemy szansę walki o